Gadam cię jak pierdoła. Bardzo brzydko. Nie podoba mi się Kamila. Bardzo brzydko cię rozmawiasz. No. Hello wszystkim. Dzisiaj zapraszam was na taki mały haul. Właśnie na takie małe zakupki. I przyznaję się od razu na wstępie, że nie wiedziałam co dzisiaj nagrać i byłam w sklepie i pomyślałam właśnie, że pokażę wam co dzisiaj sobie kupiłam. I dlatego też korzystam ze światła sztucznego, bo jest późno. I żeby już nie przedłużać, to zaczynamy z tym haulem. Pierwsza rzecz to byłam w Lumpeksie u mnie w mieście i zakupiłam sobie parę rzeczy, bo była dostawa, także było troszeczkę tego w tym Lumpeksie. I pierwszą rzeczą, jaką sobie zakupiłam, to dwie takie luźne na ramionczka bluzeczki. I pierwsza to jest taka właśnie biała i tu ma takie złote właśnie elementy ta bluzka i jest właśnie regulowana, co jest bardzo fajne. I ta bluzka, słuchajcie, kosztowała 9,99, pewnie tego nie zobaczycie. I tutaj jest napisane, że była z River Island, River Island, także fajnie. I zapłaciłam właśnie tylko za nią 10 zł i myślę, że się fajnie teraz na te upały sprawdzi ta bluzeczka. Druga bluzka to też podobna do tej, tylko że w takim oranżowym, w takim pomarańczowym, soczystym kolorze. Tu jest przód, tak wygląda. A, jeszcze wam zrobię zbliżenia, jak zwykle. I tak wygląda i tu ma z przodu na biuście taką falbankę. Jak możecie zobaczyć, z tyłu też jest ta falbanka, bardzo, bardzo mi się spodobała. I ona kosztowała, słuchajcie, 14,90 i jest tutaj ze sklepu Papaya, jest napisane ze sklepu Papaya. I myślę, że też się fajnie sprawdzi teraz na upały. I ona właśnie jest taka też luźna, taka przewiewna ta bluzeczka. I dwie kolejne rzeczy i dwie ostatnie rzeczy z Lumpeksa to będą rzeczy, które sobie moja siostra kupiła, ale będę od niej pożyczać, będę jej kraść, nic nie będzie o tym wiedzieć. I pierwsza rzecz to jest takie kimono. Kimono piękne teraz na lato, w kwiaty, tylko muszę znaleźć górę. O, jest. Jest góra. Takie kimonko fajne, w kwiaty czarne, czarne właśnie w kwiatki przeróżniaste. I tu właśnie ma taki... takie właśnie jest zszyte tutaj i nie ma frędzelków, jest po prostu taka narzutka, takie kimonko i tu koszt to był 18 zł, także super cena i oryginalnie pochodzi ze sklepu New Look, także bardzo fajnie, będę kraść się zszyte to kimono. I druga rzecz, jaką sobie moja siostra kupiła, to też taka w kwiaty, ale tym razem koszula taka, też wam zrobię zbliżenia. Taka fajnie tu z tyłu, tak fajnie puszczona, taka też przewiewna koszula i ona ma takie fajne złote guziki tutaj. Bardzo mi się podoba ten element właśnie złoty. Bardzo fajnie wygląda ta koszula i też będę ją kraść siostrze, bo jest właśnie taka duża ta koszula, także będę kraść siostrze tą koszulę. I ona kosztowała 35,90 i ona tu jest właśnie oryginalnie ze sklepu Atmosphere, czyli to jest Primark. Także może teraz też robię takie koszule w Primarku, także jak ktoś ma dostęp do Primarka, może podskoczyć, zobaczyć. Ale bardzo mi się podoba ta koszula. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Lumpeks. I teraz byłam w mydlarni właśnie świętego Franciszka, tak się ten spa and wellness, tak, kosmetyki naturalne, mydlarnia świętego Franciszka, mam nadzieję, że to widzicie. I co sobie w tej mydlarni zakupiłam, to kupiłam sobie, słuchajcie, mydło, ale powolsie jakiś czas na to mydełko czaiłam i czytałam też recenzję Aliny Rose Makeup, jeżeli dobrze pamiętam tego bloga, jak nie to wpiszę tutaj właśnie nazwę tego bloga o tych mydełkach, ale po i się tak na nie czaiłam, aż w końcu właśnie się z siostrą wybrałam do mydlarni i kupiłam sobie to mydło Aleppa o stężeniu 50%, bo ja mam właśnie też taką skórę trądzikową i myślę, że to będzie spoko i pani mi też powiedziała, że to stężenie 50% to jest na pół z tym olejem laurowym i z olive oil, czyli oliwą z oliwek, tak? Z olejem właśnie oliwą z oliwek, pół na pół to jest i mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi. I wiecie co, zaskoczyły mnie ceny, bo myślałam, że będzie bardzo drogie, że będą właśnie bardzo drogie te mydła, a to o 50% stężeniu, 50%, tak to się mówi, kosztowało 36 zł, także bardzo fajnie i powiem wam, że przepięknie pachnie, już wam pokażę w ogóle jak to wygląda to mydełko i ja sobie właśnie na pół z siostrą kupiłam i sobie po prostu to przetniemy i będziemy sobie używać każda osobno, wiecie, o higienę chodzi i tak dalej i bakterie. I to mydełko tak wygląda, bardzo ładnie pachnie, dla niektórych może śmierdzić, ale mi się bardzo ten zapach podoba. Zobaczymy jak się sprawdzi, może fajnie mi wygładzi cerę, bo
Właśnie mam trójnikową i strasznie mnie wkurza już ta moja kaszka na twarzy. Także zobaczymy i dam Wam właśnie wtedy znać, jeżeli chodzi właśnie o to mydełko. Przepraszam za to szeleszczenie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o tą mydlarnię. I ostatnią rzeczą, jaką sobie kupiłam, to przeszłam się do sklepu muzycznego po kapodaster do gitary. I to wygląda tak. I potrzebuję tego kapodastera, bo po prostu uczę się teraz grać na gitarze i chcę sobie grać te piosenki Tori Kelly, więc potrzebuję tego kapodastera. I co to robi, jeżeli ktoś nie wie, to podwyższa po prostu tonację. Podwyższa po prostu struny, ściska je i się robią właśnie wyższe, wyżej grają te struny. Także super i będę sobie mogła teraz piosenki Tori Kelly grać i się uczyć właśnie na gitarze, także super. I słuchajcie, ja patrzyłam na internecie i te kapodastery wszystkie były po 70 zł. Ja mówię, no przecież sobie nie kupię za 70 zł takiego kapodastera i przeszłam się właśnie u mnie w mieście do muzycznego i za 24,50, także super. I pan właśnie też ze sklepu muzycznego polecał, że dużo ludzi właśnie bierze ten kapodaster z firmy Canto Guitar Capo, także jak ktoś gra na gitarze i się zastanawia nad kapodasterem, to polecam ten. To było na tyle, jeżeli chodzi o ten haul. Mam nadzieję, że za często nie wychodziłam z kadru, bo oczywiście znacie moje ustawienia i po prostu mam ślepotę i że jestem w ogóle ostra. Także jeżeli Wam się podobał ten haul, to dajcie grubaśnego kciuka w górę, subskrybuj na dole właśnie, jeżeli jesteś nowy i ten filmik Ci się podobał. I ja się zobaczę z Wami za niedługo. Aha, jeszcze jedna sprawa, to napiszcie mi, co Wy sobie właśnie teraz ostatnio kupiliście, na jakichś wyprzedażach może. Coś fajnego, bo też muszę się wybrać jeszcze i coś poszukać właśnie na wyprzedażach. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli zauważyliście lub może nie, zafarbowałam sobie, zrobiłam sobie ombre, jeżeli to widać, mam nadzieję, że to widać. I dajcie mi znać, czy dobrze wyglądam, czy nie wyglądam jak Umpa Lumpa w tym ombre. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik, się normalnie rozgadałam teraz. I zobaczę się z Wami w środę w następnym vlogu. Pa, pa! Stop it! I ten... I ten... I też muszę trochę jakoś sobie zakupować, bo... Easy girl, easy, easy. I wychodzisz z kadru i to jest bardzo złe. Dziecinko, kup sobie tą lustrzankę w końcu. Dobra. Maybe this is what I needed. Maybe this is a sign. Maybe I've been blind. W czasie bardzo prosty, bardzo szybki, jak właśnie możecie zobaczyć. I postanawiałam, że zrobię taką formę gadaną, bo już